Grillowanie to narodowy sport Polaków. Z utęsknieniem czekamy na pierwsze ciepłe dni, by móc zacząć obcować z naturą, a przy okazji smacznie zjeść. Każdy z nas ma przepis na udanego grilla. Utarło się, że koniecznym elementem musi być oczywiście kiełbasa i karkówka. Razem z Auchan udowodnię Wam, że nie ma lepszego mięsa na grilla niż steki wołowe. Pokażę Wam je też w wersji grillowanej w domu, bez wychodzenia na zewnątrz. Jak wybrać idealny stek na grilla? Gdzie szukać najlepszego mięsa i jakimi kryteriami się kierować? Czy lepiej zdecydować się na taki przerośnięty tłuszczem? Czy raczej taki, który z tłuszczem nie ma nic wspólnego? W Auchan znajdziemy ogromny wybór steków, poczynając od różnych ras krów, jak na przykład Limousin i Black Angus, kraju pochodzenia mięsa, mam tu na myśli Argentynę, Urugwaj i Australię, a na rodzaju mięsa kończąc, bo zupełnie inaczej będzie smakował rozbew z Argentyny, a inaczej antrykot z Polski, mimo że będą z tej samej rasy krowy. Jaki stek będzie najlepszy na grilla? Moja recepta na dobrego steka jest następująca. Po pierwsze, nie bójmy się tłuszczu, bo on zawsze jest nośnikiem smaku, a jeśli stek zostanie dobrze przyrządzony, to nie ma prawa być żelasty czy gumowaty. Po drugie, odważnie sięgajmy po steki sezonowane, czyli takie, które dojrzewają. Spokojnie, to mięso jest świeże i niezwykle smaczne. Takie mięso jest przechowywane w odpowiednich warunkach. Mam tu na myśli temperaturę, czas dojrzewania czy wilgotność powietrza. Co daje takie sezonowanie? Przede wszystkim to, że mięso po przygotowaniu jest bardziej kruche, delikatne i smaczne. Palce lizać. A jak przygotować takie mięso? Nic prostszego. Wołowina w przeciwieństwie do innych mięs nie potrzebuje wyszukanych ziół i przypraw. Sama broni się smakiem. Wystarczy pieprz i sól. Tyle. Jaki rodzaj mięsa wybrać na grilla? Na początek polecam antrykot, bo jest najłatwiejszy w przygotowaniu. Dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę ze stekami, będzie idealny. Moim ulubionym jest polędwica, koniecznie sezonowana. Jeśli więc chcecie urozmaicić swojego grilla, zjeść smacznie i zdrowo, to koniecznie sięgnijcie po steki wołowe. W Auchan znajdziecie największy wybór. A teraz zapraszam Was do mojej kuchni, w której razem przyrządzimy te pyszne steki. Do przygotowania grillowanego steka bez wychodzenia z domu będę potrzebowała czterech rzeczy. Mięsa, ja wybrałam antrykot długo dojrzewający, sól, pieprz oraz patelnia grillowa. Pamiętajcie, że steki możemy wysmażyć w trzech różnych stopniach. Pierwszy to rare, czyli krwisty. W przypadku takiego antrykotu będzie to około 2 minut z każdej strony. Kolejny stopień wysmażenia to medium, czyli stek, który z zewnątrz jest już usmażony, a w środku jeszcze krwisty. Żeby osiągnąć taki stopień, musimy smażyć mięso po 3 minuty z każdej strony. I ostatni wariant well done, czyli stek zupełnie wysmażony. Żeby osiągnąć ten stopień, musimy smażyć mięso po 4 minuty z każdej strony. Ten wariant jest najchętniej wybierany przez osoby, które dopiero zaczynają przygodę ze stekami. A szkoda, bo jeśli świadomie i dobrze wybierzemy kawałek mięsa, to nie ma nic lepszego niż krwisty stek. Voilà! Mój krwisty antrykot jest już gotowy. Najlepiej smakuje z młodymi ziemniaczkami w mundurkach oraz wiosenną sałatą. A teraz zabieram Was na prawdziwego grilla, gdzie pokażę Wam, jak przygotować polędwicę wołową. Mięso grillujemy około 15 minut, raz na jakiś czas przewracając je na ruszcie. Przed grillowaniem natarłam wołowinę solą, pieprzem oraz oliwą, a teraz wykładam ją na ruszt. Mój stek z polędwicy wołowej jest już gotowy. Ja zabieram się za pałaszowanie, a Was serdecznie zapraszam do Auchan, gdzie znajdziecie największy wybór steków na grilla.